Godni Państwo, uhonorowani przed chwilą odznaczeniami państwowymi. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję i gratuluję, dziękuję za te lata działalności na rzecz Polaków, na rzecz polskości tutaj w Norwegii, która jest krajem, z którym Polska chce blisko współpracować. Dlatego przybyłem tutaj jako prezydent. Mamy też w sumie długie tradycje. To poczynając jeszcze od czasów piastowskich, od piastowskiej księżniczki, córki Mieszka I, poprzez powstania, w których Norwegowie z niezwykłą życzliwością odnosili się do Polaków w XIX wieku, poprzez obronę ziemi norweskiej przez polskich żołnierzy pod Narwikiem, przez samodzielną brygadę strzelców podhalańskich ORP Grom, aż po wszystkie lata emigracji, także tej emigracji z lat 80., kiedy Polacy musieli jeszcze uciekać z ojczyzny, prześladowani przez reżim komunistyczny, aż po tą emigrację ostatnią, emigrację już bardziej za chlebem, w poszukiwaniu lepszego życia, w poszukiwaniu pracy sam czy realizacji zawodowej. Wszyscy Państwo jesteście tutaj, mieszkacie w Norwegii, ale chciałem podziękować, że nie zapomnieliście o Polsce, że nie zapomnieliście o swojej polskości. Jestem tutaj także po to, żeby nadać pewien rozmach, jeszcze większy, relacjom polsko-norweskim. Odbędę spotkania z najważniejszymi osobami sprawującymi dzisiaj władzę w Norwegii, z jego wysokością, z panią premier. Będziemy rozmawiali o ważnych sprawach, będziemy rozmawiali o przyszłej współpracy i w zakresie energetyki, w zakresie budownictwa, w zakresie współpracy wojskowej, naukowej, w zakresie nowych technologii. O wszystkim będziemy rozmawiali, tym, co dzisiaj jest ważne dla rozwoju współczesnej gospodarki i dla rozwoju bezpieczeństwa. Ale zaczynam tą wizytę od tego właśnie spotkania, bo jestem w Norwegii po raz pierwszy w ogóle, ale przede wszystkim po raz pierwszy jako prezydent Rzeczypospolitej. I dlatego chciałem się spotkać z moimi rodakami, tak jak spotykam się z nimi wszędzie, po to, żeby powiedzieć, że są dla mnie ważni i że są ważni dla polskiego państwa, mimo, a może właśnie także i dodatkowo dlatego, że mieszkają poza granicami. Poza granicami, gdzie kultywowanie polskości, gdzie dbanie o naszą młodzież, o to, żeby nie zagubiła naszej narodowej tradycji i naszego języka, jest tak bardzo ważne. Dziękuję za to, że państwo to wszystko tutaj w Norwegii kultywujecie. Dziękuję za polskie szkoły. Wiem, że tych społecznych jest wiele. Dziękuję za wszystko, co jest robione dla polskiej młodzieży, żeby tego języka nie straciła. Obiecuję państwu, że będę na ten temat rozmawiał też z władzami norweskimi, żeby ułatwić te możliwości nauczania języka polskiego tutaj w Norwegii. Dziękuję, proszę państwa, za wszystko, co robicie. Dziękuję przede wszystkim nauczycielom. I chcę powiedzieć, obiecywałem to dawno, jeszcze w czasie kampanii wyborczej, kiedy spotykałem się z Polakami w Londynie, że postaram się zadbać o polskie szkoły i postaram się zadbać o polskich uczniów i o nauczycieli. I rozpoczęliśmy już ten proces. Złożyłem w Sejmie projekt ustawy, który zrównuje status uczniów w Polsce z uczniami szkół polskich poza granicami. Tak, że wszyscy uczniowie będą mogli mieć legitymacje szkolne, chociażby uprawniające do tej zniżki na przejazdy kolejami państwowymi czy komunikacją miejską w Polsce. Bo wierzę w to, że polska młodzież będzie odwiedzała swoją ojczyznę, także przyjeżdżając stąd z Norwegii. W końcu nie jest aż tak strasznie daleko. Jesteśmy na tym samym kontynencie. Proszę państwa, może to nie jest wiele, ale to także pewien symbol. To pewien symbol tego, że kiedy przyjeżdżacie do Polski, kiedy dzieci, młodzież przyjeżdża do Polski, to jest także u siebie. Chciałbym, żeby to czuli. I to jest bardzo ważne. Pracujemy w tej chwili nad rozwiązaniami dotyczącymi statusu nauczyciela polonijnego, jego zdefiniowania i tego, żebyście państwo mieli także w Polsce uprawnienia nauczycielskie.
Są to, uważam, kwestie ważne. Byłem o to wcześniej proszony, żeby na to zwrócić uwagę. Pracujemy nad tym. Wierzę w to, że te prace zakończą się szczęśliwie i że projekty zostaną w Sejmie w miarę szybko uchwalone. Szanowni Państwo, jest Państwa tutaj oficjalnie, jak podają statystyki, 100 tysięcy. Mówi się, że nawet 120, ale oficjalnie 100 tysięcy, z czego, jak podają dane, 60 tysięcy z Państwa pracuje. Wiem, że z tą pracą jest różnie. Raz ona jest, raz jej nie ma. Raz jej warunki są lepsze, raz są gorsze. Dziękuję wszystkim tym, którzy dbają o polskich pracowników. Dziękuję wszystkim tym, którzy zrzeszają się tutaj w związkach zawodowych. Wiem, że powstał Związek Solidarność w Norwegii, stworzony zresztą przez naszych rodaków. Niech to będzie taki swoisty oddział naszej Solidarności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego, pierwszego w krajach komunistycznych, dzięki któremu komuna została pokonana. Dlatego, że był właśnie wielkim ruchem społecznym, ruchem robotniczym i że dbał o prawa pracowników i dba nadal. Niech tutaj też dba w Norwegii, tak żeby Polacy pracowali w godnych warunkach i inni też, bo przecież to nie jest problem, który dotyka tylko Polaków. Dziękując Państwu za wszystko, co dla Polski, dla młodzieży naszej, ale także przede wszystkim dla swojego kraju właśnie robicie tutaj. Chciałem powiedzieć, że w tym roku mamy rok sienkiewiczowski i w ramach Narodowego Czytania będziemy czytali Quo Vadis. Tak zdecydowali nasi rodacy, tak zdecydowali internauci. Przywiozłem dla polskich placówek edukacyjnych książki Henryka Sienkiewicza, tak żebyście Państwo mogli czytać. Bardzo proszę, żebyście przyjęli ten dar i wierzę w to, że przyczyni się on także do poznawania tego, co najlepsze w naszej kulturze i literaturze przez polską młodzież. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wszystko. Gratuluję odznaczonym i w imieniu Rzeczypospolitej proszę o jeszcze. Dziękuję. Powodzenia.